Dzień dobry. Dziś przy okazji Tiny House, z której działamy razem z firmą Widokowa, chciałbym powiedzieć parę słów o olejowaniu. Ja już długo pracuję w drewnie i zawsze lakierowałem. Olejowanie rzadko, ale od kiedy poznałem olejowanie, jestem wielkim jego fanem. Czemu? Przede wszystkim ze względu na prostotę stosowania, na mało odpadów, małą ilość w ogóle rzeczy, które muszę mieć. Nie ma jak przy lakierowaniu izolantu, podkładu, lakieru nawierzchniowego, odmuchiwania między szlifów. Bardzo podoba mi się też to, że w olejowaniu można popełnić błąd i go naprawić, że olejowanie jest odporne na warunki, w których to robimy, czyli nie musimy mieć takich bardzo precyzyjnych warunków, takich czystych, chirurgicznych praktycznie. No i bardzo fajnie to wychodzi, pokazuje prawdziwe drewno. Dzisiejsze olejowanie, no tak, czym ja olejuję? Ja zacząłem olejować olejami z górnej półki, no i z tych są jednocześnie te oleje raczej cenowo też z górnej półki, ale ich jakość jest naprawdę bardzo dobra. Generalnie to, co dzisiaj próbujemy, czyli olejowanie deski szalunkowej na zewnątrz domku, to jest dla mnie też nowość, ponieważ ja zajmuję się głównie wnętrzami. Do wnętrz stosuję oleje, na przykład tak jak ten, to są oleje, woski dekoracyjne, na przykład firmy Osmo. Jak się to robi? Drewno przygotowane, wyszlifowane, bardzo fajnie, jak ma nałożoną strukturę, czyli jest przeszczotkowane lekko. Do olejowania stosuję wałki, to jest najszybsza metoda. Oczywiście, tak, nakładamy olej wałeczkiem i nie ma co oszczędzać tutaj na... Znaczy tak, trzeba zrobić, wyważyć wszystko, bo jak będziemy chcieli za mało go nałożyć, to będzie to za długo trwało, olej nam przesnie, nie wyjdzie nam kolor. Za dużo szkoda, bo olej nie jest tani. Trzeba to zrobić optymalnie, na tyle, żeby drewno mogło sobie go swobodnie wypić. Tak? Wałkiem jest to robić, wałkiem nakładamy najszybciej. Oczywiście jak mamy jakąś skomplikowaną strukturę i trzeba coś na niej w jakichś rowach, narożnikach, zrobimy to pędzelkiem, tak, uzupełnimy. A wszystko resztę wałeczkiem. I teraz tak, po nałożeniu tego oleju podkreślam, że te woski są do wnętrz. Dajemy drewno 5, 10, 15 minut na takie przeschnięcie, wypicie tego oleju i następnie wycieramy. Jak damy go za cienko, to ciężko się wyciera. Jak damy go za grubo, to niestety tracimy kasę, tak? Generalnie olej swoją warstwę ochronną pełni w wierzchniej warstwie drewna, więc ma go nie być na wierzchu, tak? Może teraz trochę za szybko wycieram, ale już będzie wyraźnie widać i on minimalnie bardziej by się może wydarwił, jakby pożył tutaj 15 minut, tak? Za długo nie można, bo będzie ciężko. Tak przygotowana powierzchnia, wytarta, po 8-10 godzinach powinniśmy jeszcze pokryć jakimś olejem bądź woskiem nawierzchniowym. Wosmo jest wosk twardy olejny, który daje, tak, zależy czy kupimy połysku mat. Najbardziej mi się sprawdził jedwabisty mat, najfajniej wygląda, więc powierzchnię możemy odkryć praktycznie jak zakierowane. Przede wszystkim w olejowaniu, co jeszcze jest zaletą wielką? Łatwość naprawy, czyli jak mamy jakąś wadę w drewnie, możemy sobie później jeszcze coś tam przypacykować, przeszlifować, poprawić. Naturalność. Zaczęliśmy robić próby kolorów. Tutaj drewno zostało wstępnie przeszczotkowane i zauważyliśmy też, że drewno nie może, mimo że jest sucha ta szalówka, to jeżeli przebywa w wilgotnym pomieszczeniu, ona się źle szczotkuje, po prostu ciągną się włókna. Do szczotkowania możemy użyć, na przykład Festo robi takie szczotki, jest szczotkarka festowska, ale jest niestety droga. Sama szczotka kosztuje około 600 zł. Mamy dostępne na znanym portalu aukcyjnym szczotki z włókna Abralon. Gradacja jest taka sama jak Festo, 80 ziarno. No na pewno jest to mniej wydajne, ale można użyć na zwykłym diaksie albo na wiertarce, więc w warunkach domowych można to samemu zrobić. Tak?
Te oleje można z sobą mieszać. Oczywiście trzeba to zrobić sobie szczykaweczką. Mieszać na przykład w proporcji 1 do 1, 2 do 1. Mi się wydaje, że granat i ten kolor biały dadzą bardzo fajny efekt. I teraz pokrywamy te oleje bardzo cienko, drobnym, dobrej jakości pędzlem. Całkiem fajnie to wychodzi. Deska jest wstępnie przeszczotkowana. Po szczotkowaniu nasączona impregnatem i nałożony olej. Olej nakładamy bardzo, jak najcieniej tylko się da. Tutaj nie ma tego, nie, właściwie chyba nie powinno być tego wycierania, które robimy wewnątrz. Dla próby możemy sobie to również ten olej nakładać szmatką. Nie musimy tego nakładać, że tak powiem, pędzlem. W ogóle jestem zwolennikiem nakładania szmatką, bo uzyskuje się dużą równomierność. Więc też fajny efekt, ten żółty. Tak. Zobaczymy, jaki nam z tego wyjdzie, co decydujemy. Czyli staramy się pokrywać jak najcieniej. I praktycznie tak nam wyjdzie. I teraz tak, jeżeli zrobimy to jak najcieniej, jeżeli nie będzie tu warstwy na zewnątrz jakiejś, to nawet za kilka lat, jeżeli na nasłonecznionej stronie to pokrycie drewna nam wypłowieje, możemy w bardzo łatwy sposób go odświeżyć, po prostu umyć tą powierzchnię, nawet kelcherem, przetrzeć jakąś szczotką czy czymś takim po prostu z pyłu i nałożyć drugą warstwę oleju. A jeżeli dopuścimy do tego, żeby ten olej został położony grubo i może zielony teraz. To on prawdopodobnie po 5 latach nie tylko spłowieje, ale również miejscami odejdzie. I wtedy musimy szlifować. To jest właśnie cała istota. Czyli generalnie impregnaty, oleje, wszystko co jest na zewnątrz powinniśmy położyć maksymalnie cienko. I odświeżać półwłokę. Cudów nie ma co 5 lat. Ja nie wierzę, że po prostu dłużej. Szczególnie narażony na uszkodzenia jest powłoka od strony nasłonecznionej, bo to wbrew pozorom nie deszcz, a słońce najbardziej niszczy. No wygląda to pięknie, ta ziela. Ta niebieska, ta błękitna deska jest pokryta grubo. Bo sobie mieszałem kolory na niej, żeby w ogóle zobaczyć, czy to ma sens. Teraz widzę, że ma sens. Więc ją jeszcze wytrę, żeby uzyskać taki efekt widocznych słojów drewna. Nie wiem, czy to widać. Myślę, że widać. Teraz. Tak. Szczególnie to widać na tej zielonej i czerwonej. Do wnętrz. Podstawowym narzędziem do olejowania są wałki. Wałki z mikrofibry. Tutaj sobie nawet zapisałem. Aha, wałek flokowy i welurowy. Szczególnie dobry będzie ten, który ma zaokrąglone krawędzie. Do tego pierwszego rozprowadzenia i do wnętrz oleje wycieramy. Na zewnątrz też można nanosić wałeczkiem, ale mi się wydaje, że tu od razu można nanosić szmatką wycierać. Po prostu uprości nam to technologię. Bo też chodziło też o jakąś szybkość tego zrobienia. Nałożymy jeszcze tutaj kolor biały i granatowy. Mówię, że to jest drewno już wstępnie przeszczotkowane. I tak bym robił, czyli na zewnątrz drewno jest przeszczotkowane lekko. Użyjemy nawet do tego już zużytej szczotki ze względów oszczędnościowych i robi trochę głębszą strukturę. Po szczotce idzie impregnat, po impregnacie, po wyschnięciu, po 12, po 24 godzinach idzie cieniutko nałożona warstwa oleju koloryzującego.
tak, żeby było właśnie widać słoje drewna. I żeby było go jak najcieniej, to nam pozwoli na to, że za 5 lat w łatwy sposób to odmówimy na południowej stronie, bo myślę, że na stronie zacienionej to będzie 10 czy 15 lat bez żadnego odmawiania mogło sobie tak być. To tyle.